Do ratusza spłynęły listy z życzeniami z okazji jubileuszu miasta. Wśród nadawców są wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, minister edukacji Dariusz Piątkowski, a także marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Wśród listów także ten od posła ziemi suwalskiej Jarosława Zielińskiego. W korespondencji wymienia wiele osób, które w kilkusetletniej historii szczególnie zasłużyły się dla miasta i mieszkańców. Swój list kończy życzeniami kierowanymi nie tylko do władz miasta. Z serca życzę mojemu, naszemu miastu i jego mieszkańcom dalszego dobrego rozwoju, skutecznego wykorzystywania szans i programów dla tworzenia coraz lepszych warunków życia, pracy i realizacji indywidualnych, rodzinnych i wspólnotowych celów, aby współczesne i przyszłe pokolenia mogły być dumne ze swojego miasta, odczuwać satysfakcję, że są jego mieszkańcami i mieć przekonanie, że jest to najlepsze miejsce do życia. Swój list poseł Zieliński kończy wyrazami szacunku i zaproszeniem do wzajemnej współpracy. Do miejskich władz napływają również listy z okolicznych samorządów.